Okej, to jest radio, wszyscy mnie słyszą? Tak, dok, słyszę, 5 na 5. Takie mam pytanie, kto użył joysticka dzisiaj? Okej, panowie, już nawijam na południową część lotniska i będę wykonywał te manewry, o których mówił Adam. Południową, a później z powrotem na północ z hamowaniem awaryjnym na końcu. A, i nie muszę przypominać, że ten przelot z zawisem przy wieży to ma być wykonany wszyscy naraz. Mniej więcej obok siebie. To nie musi być idealnej linii. Przydałaby się osoba koordynująca. Aki? Czarek? Przekraczaj 70. Okej, panowie, lecę dalej. Na końcu pasa jeszcze raz, jeszcze raz zawis i dopiero potem nawrót, tak? Tak. Ale wtedy już po kolei, nie wszyscy naraz. Chętny jako następny. To ustaw się nad pasem. No ładnie. Okej, blok, to wyląduj gdzieś tutaj obok. Aha, obok ciebie, przyjął. Znaczy niekoniecznie obok, gdzieś tu w pobliżu. Ale jaja. Tak. Wygrać jakąś misję teraz? Nie wierzę się, co ten T-80 ma. Co można mu zamontować? Kurwa, komin do pływania. Ale ekstra to wygląda. Masakra. Aki, pamiętaj o wysokości. Też ładnie, ale przez chwilę myślałem, że nie wyrównasz.
i zaczniesz za bardzo tracić wysokość, ale było dobrze. Może ustalmy maksymalną wysokość, do której mamy latać. No, w trakcie lotu, nie przekraczając tam powiedzmy 30, przy tym manewrze starajcie się nie przekraczać 50. No. No widzisz. Znaczy, ja mam zwykły ze sprężyną. Aha. No. Jak robisz taki nawrót, to ostro przepustnicę w dół, żeby się nie nabierał wysokości. Po pierwsze, ostro przepustnicę w dół, po drugie, możesz kontrować też wirnikiem pokonowym, żeby w momencie, jak jesteś bokiem, przesunąć dziób w stronę ziemi. Znaczy przekręcić maszynę tak, żeby dziób był troszeczkę w stronę ziemi, wtedy nie będzie tak nabierać wysokości. Taki chodź. Okej, przyjął. To co, jeszcze raz? Mam na koniec lecieć? Tak, ale nie chciałbym tego przedłużać po prostu, bo jeszcze jest parę rzeczy, które chciałbym zrobić. Po co tam te hamery? Nie wiem. Tylko trochę za wysoko. Ładnie, tylko błąd popełniłeś taki, jak byłeś bokiem do ziemi, widać było, że dziób masz skierowany nie w kierunku ziemi, tylko w kierunku nieba. Powinieneś tak skontrować wirnikiem ogonowym, żeby przekręcić helikopter w lewo. Wirnikiem ogonowym. Wtedy dziób poszedłby w ziemię i nie nabrałby tak wysokości helikopter. Okej, przyjąłem, będę trenował później. Tak, na razie zostań. Dobra, ostatnia osoba, która tam była, do niej jeszcze. Okej, lecę. Dobra, stawię maszynę tutaj, gdzie jesteś. Jeszcze jedna sprawa. Przed Rizzi powinieneś zwalniać. Ło, ale nawrócił. Nawet niekoniecznie, tak, ale ojojoj, ło. Zobaczył, że nie da rady. Wyprostował. To też jest ważne. Na siłę nie można nic zrobić. No, mam wychodzić i iść do was tam? Tak, podleć. Strasznie szerokim łukiem robiłeś to podejście. Czarek? Wiem. Co ty masz na twarzy? Wiesz, że teraz nie słychać. Co to jest? To jest maska tlenowa. Ja za tobą zaparkowałem, to jest benda. To jest jednak mały dystans nad hangarami, więc masz mało czasu na reakcję, ale rób mniej więcej tak jak mówiłem. To jest raczej ekstremalnie mały zasięg. No jak to może być, jak na szkoleniu, a też strzelaliśmy chyba z 5 km? Ale jednie, pa. Oj, będzie bum. Pa, jednie. Nawet nie usłyszałem. Ale się wyrat, może się wyratować. Oj, chyba nie. Wyratował się, ta. Tak, dokładnie. Wyratował tak. Się, ta. Ale był, jakby podniósł szybciej dziób, to by mógł się wyratować, bo by zredukował prędkość uderzenia. Dobra, ja lecę drugi. Może ze mną. Nie ma! Ale chamstwo. Co, chcesz szybko skończyć na ziemi? Dawaj. Tak wam szybko umierać? Aki, mój bohaterze! Słychać w ogóle było sygnał namierzania?
także krótki, ja muszę gdzieś dalej odejść, albo wy musicie dalej lecieć. Marka Star mniej więcej wyznacza linię, po której powinniście lecieć. Tak, i słyszałeś namierzanie? Tak, tak, słyszałem. Znaczy, jak wychyliłem, jak usłyszałem wystrzał, ale to już było za późno. Jak już weszło, mówię to pikanie. Mówię, że ten dystans, obawiam się, że jest trochę za mały, dlatego ten zwiększymy teraz. Który marker? Start. Start. Właśnie kompas sobie wezmę. A, chodka, ja się do mnie wiesz. Przyleciał? Tak, nie pojęcie. Przyspałeś. No dobra, to robię teraz drugie podejście i już możecie namierzać. Kurde, faktycznie. Możesz strzelać, powiedział, że możesz. Sprawdzimy jego czujność. No, nieźle. Chociaż niezły pokaz fajerwerków dał. Buda! Ładny pokaz fajerwerków, przy okazji sprawdziliśmy czujność. Całkiem nieźle. Dobra, to ja sobie wezmę drugiego. Ale wiesz co, jak alarm przestaje już tam piszczeć, to nie musisz robić pokazu fajerwerków dalej. Strzelałem do samego końca, aż nie przestał piszczeć. Jak przestał piszczeć, automatycznie przestałem wystrzeliwać flary. Okej. Nie leć za daleko, bo to jest jednak na granicy widoczności, okej. Czarek, gromkie brawa. Okej, Jaki? Zaczynasz? Jak, leciałem, no już strzelałeś. Jaki poleciałeś za daleko i byłeś poza granicą widoczności. Teraz Aki leci, właśnie ruszy. Minimalnie. To też było za blisko. I skończę marnie. Za dużo was tam w jednej linii. Ktoś może przypadkowo oberwać.
wrong start. W sumie słuszno. Łożesz. Janki, poczekaj, bo ktoś tam. Jeden chyba spadnie. Rozbije się. Prawie macie tam jeszcze jeden pocisk? Nie, nie rozumiem się. Coś się znajdzie. Okej, to mogę nadlatywać? Dawajcie blokowi, damy po dwa. Mecz. Ale tym razem macie ciężki orzech do zgryzienia. Wszystkie. Wszystkie dajecie. Ognia. Uszkodziło ten generator. Uszkodziło? Aha, nie kręci się. Oberwał tą drugą chyba. No tak. Jeszcze przy awaryjnym podejściu, to już hamowa. Ale nie otwarta awaryjna. Tak, to my się bawić nie będziemy. No, myślę, że ja miałem łatwo. A tam wywaliło, dobra, haki. Zaczekajcie chwilę, ja robię restart, bo... Naprawdę mam dzisiaj hardkorowe desynchro. Co, haki, zaczynasz? Można, nie ma. Nie ma w tym nic złego, jak włączyć autozawis w tej sytuacji. Aha, to można użyć autozawis, no to fajnie. Powiedz mi, że tutaj by ci było ciężko wytrytlować panownika z autozawisem. Wiesz, autozawis, no. Tak, podczepione, zrób kółko. Przyleć tutaj i zostaw hamwika tak, żeby go nie uszkodzić. Zrób kółko i przyleć tutaj z hamwikiem i go odstaw. Tylko pamiętaj, że on wisi gdzieś mniej więcej na 6 metrów pod tobą. Także jak będziesz go zostawiać, to nie za wysoko i też nie za nisko, ponieważ w armie to działa w ten sposób, że on się pojawi pod ziemią, a jak go zostawisz pod ziemią, to nie wiem jak to będzie, jak to zareaguje. Równie dobrze może ci spaść na wirnik. Myślę, między 7 a 6 metrów, jak będziesz go odczepiać, to będzie idealna wysokość. Tylko postaw go w takim miejscu, żebym potem ja mógł go jakoś logicznie podczepić. Daniel, gdzie jesteś? No dawaj w dół, dawaj do Aki. Jeszcze do autra. Idziemy radio, co? Jebło. Chodź. Wszyscy zginęli? Co tutaj się stało? Tak, jak błąd musiał być.
Ania, gdzie ty jesteś? To jak to kontrolować? Właśnie o to chodzi bardziej. To znaczy co, to tylnym wiernikiem powinieneś kontrolować, czy...? Czy to jest tak. On wychyla się tak, żeby lecieć w prawo. Do tego przechyla helikopter tak, żeby lecieć do przodu. W ten sposób uzyskuje ten taki obrót. Oprócz tego jeszcze kontroluję wirnikiem, żeby mieć dziób cały czas skierowany w stronę celu, czyli w tym przypadku to będzie ta wieża kontroli. Ale muszę sobie dać jakieś dobre klawisze do kontroli wirników, bo ich systemy mnie wkurzają. Joystick? Okej, to ja idę próbować na następną wieżę w kierunku 130. Ja sobie na razie jeszcze na wolnej przestrzeni poćwiczę. To mnie okradł z mojego Venoma! Tego lotu w bok. Zabiję Tomasza, Venoma mi ukradł. Mówię, że za bardzo się...